Nie dobrze tak zostawić i spuścić te włosy, będzie fajnie. Ale możemy zrobić coś więcej i na przykład podnieść te włosy i lekko je upiórkować. I wtedy co robimy? Pasmo pamięci na środku wbieramy w postaci trójkąta takiego. Widzicie? Podnosimy do góry, do sufitu i to, co nam wystaje, pach. Ok? Czyli będzie tempo i lekko. I potem zabieramy stąd i znowu stąd robimy, widzicie, trójkąta. Sorry, ciągnę cię? Zawsze na pióro, tak? Zawsze na pióro. Suche włosy zawsze tniemy na pióro, mniejsze lub większe. No i tu też. Zabieramy te włosy. Widzicie? I tylko ten szpic. Pach. I tu pracujemy dłonią do zewnątrz. Teraz zmieniamy kierunek i znowu bierzemy trochę stąd, podnosimy. I znowu stajesz naprzeciwko, podnosisz, bierzesz taki trójkąt, wyczesujesz porządnie. Ok? I teraz puszczamy. Puszczamy? Co się dzieje? No wow. Widzicie, jaka płynność jest w tych włosach? No jest. I teraz ja cię poproszę, żebyś wstała. Ale takie lekkości nabrałam. Widzicie? Że one będą się układać tak i będą takie odcięte, będą lekkie. Siadaj sobie jeszcze. To nie koniec. Teraz podnosimy te wszystkie włosy do góry. Podnosimy. Patrzymy sobie, co nam tutaj nie gra i ewentualnie jakieś tam te rzeczy sobie przycinamy bardziej lub nadajemy lekkości. To sobie warto poćwiczyć na główkach. Tak. Żeby później nie powycinać dziur, nie? Chodzi o to, że jak ona będzie ruszać tą głową, to to się pięknie będzie jej podane. No super. No i przechodzimy do boków. I też na trójkąt. Prosta sprawa. Czyli jak widzicie, szybkie cięcie i takie naprawdę fajne. I teraz tak. Wybieramy sobie za czubkiem i tu trójkąt. I ten trójkąt wyczesujemy i podnosimy do góry. Ok? I łączę. Czyli chodzi o to, żeby nie skracać do tych włosów tutaj krótkich, ale żeby też łączyć te włosy. Wiecie, o co chodzi? Żeby było naturalne. Tak, połączenie takie naturalne. Albo możesz też przeciągnąć ten trójkąt na drugą stronę, jak włosy są bardzo długie i to, co zostaje, być. Coraz więcej, jak wybierzesz, tak? Przechodzę do tyłu.
teraz tu, nie chodzi o takie jakieś cięcie nie wiadomo jakie, tylko chodzi o tą płynność, żeby zachować ten włos. Czyli po prostu szczerzysz sobie na pióro. Szczerzenie na pióro warto jest sobie poćwiczyć w domu na ławce. Widzisz? Jest połączenie? Nie ma takiego przeskoku. Z tych krótszych. No i dobra. I teraz łączymy ten trójkąt z tym. Mhm. Tak? Przechodzimy do tyłu, ale pamiętajcie, że zawsze trzymamy się tej metody trójkąta, że wyciągamy tak jakby tą stronę, do góry. Robimy taką piramidę. Początkowo, gdy się robisz tą fryzurę, pamiętajcie, że lepiej dwa razy dociąć niż raz za krótko. Czy jak ty wiesz ten z przodu, z tyłem trochę, tak? Okay. To na razie zostaje, potem będziemy jeszcze szlifować i druga strona. I znowu. Widzisz? Jest trójkąt? Mhm. Zabieramy też troszeczkę włosów z tego, żeby popatrzeć, jaka jest długość mniej więcej. Tylko takie pasmo pamięci. Tak, dokładnie. Aha. I patrzymy sobie w tą stronę, przyjedźmy. Ale widzisz długość? Tak, zachowana. No, długość jest zachowana z objętości po prostu poszło tak. Dużo. I to będzie u mnie bardzo fajne. To nadaje lekkości. No, nadaje lekkości, dokładnie. Będzie miała więcej włosów. No super, naprawdę. Nie będziesz miała ciężkich, tylko one takie będą, wiesz. No właśnie, miałam takie odcięte długości. Fajnie, super, no. Czyli co, czyli na przykład za pół roku taka klientka przychodzi ponownie i ja znowu na tej samej zasadzie tnę. Możesz, tak, bo one są długie, więc będzie ci łatwiej i dokładniej to zrobisz. Aha. Metodą na trójkąty niż na przykład pod kątem 90 stopni. I teraz wstajemy. Patrzcie, widzicie jak ładnie? Pięknie, no. I teraz robimy te ostatnie szlify. Ale ślicznie. Widzisz, dobrze, że zostało. Dobrze, że zostałaś, no. Ale naprawdę ślicznie. Widzisz? To jest cieniowane. O, super. Pięknie. Robimy sobie przedziałek przez środek z tyłu. Aha. Po to, żeby przy takich długich włosach sobie dobrze zobaczyć tutaj to wszystko. Ścisnijmy do przodu. I powoli tak przechodzimy do tyłu i nisko, nie? Przeczesujemy do przodu, patrzymy co tutaj by trzeba było. O, szczyt, ona tu miała dosyć krótko. Jest dosyć krótko. I to była grzywka. A to był grzywka urosła. Okej. Widzisz? Pięknie.
Naprawdę można się pobawić na takich długich włosach. Tylko powiem wam, że nie zawsze wszyscy fryzjerzy umieją szczyć te długie włosy. Bardzo często one są szczerzone, patrzymy tutaj, dosyć niedokładnie i potem one mi się nie układają, nie? Mhm. Nie mają dobrej techniki. Możesz mi tylko wstrzyc, Ewa. Tak. No co, no daję ci swoją głowę. Za dwa lata może. Tak, za dwa lata, za pięć. Jak chcesz, to ci mogę wstrzyc. Na następnym zajęciu chcesz? No dobra. Ja chcę ci. Może was... Ewa by o, obe... tak. Ale pod twoim nadzorem. No tak, tak. Widzicie? Ja się chętnie nauczę. A ja na twoje. No może. Tylko, że ja długi. No nie szkodzi, nie będę takiego. Coś innego będę chciał. Dobrze. Boba krótkiego sobie z... O, no może bo... No, możesz. Super pomysł. Ja mogę, ja jestem otwarta. No bo i tak jak masz się nauczyć, to czemu nie? No ja bardzo mi to tam odrosną, więc no tobie też, ale... Mhm. Jak masz się nauczyć, to czemu nie? Przyciągamy te włosy do przodu. Każdym kątem, tak jakby? Pod każdym. Raczej do przodu i patrzymy, jak one się układają, tak? Ale pięknie. Karyna, gęste masz te włosy. No, teraz na pewno tyle włosów na podłodze. Ale może będą jakoś lepiej wyglądać. Ale właśnie, no, ta tak fryzura ma gęstości też, rozumiesz? Objętości. Bo mnie tamte przytłaczały bardzo włosy. No, ale teraz masz mega fryzurę, serio. Pięknie. Włączcie prostownicę, dziewczyny. A, dobra. Teraz daj głowę na dół. Mocno. Na ile stopni mam włączyć? Na tyle co jest? 180? Nie, na mocniej. 230 to było. Co? Na maksa włączam na 230. Co? A teraz? Aha, ona tak musi wziąć głowę do dołu. Do góry. Mocno jak na koncercie modelowym. Hop! O, ale pięknie. No. I teraz tak, takie szerzenie, Karolina, pomachaj głową tak. Widzicie, co ona robi? Jak ona macha, to te włosy pracują, idą ze sobą, jak domino. Mhm. Tak? Poczekaj, ustaw tyłem. Machaj głową, chodź tutaj, Asia. Widzisz, jak pracują? Ja widzę. Pięknie. Wiecie, o co chodzi? Jak reklamy. No. Tak. Pan Tim. Naprawdę. Pan Tim prawi. Pan Tim prawi. Nie mów tego słowa w profesjonalnym salonie. A wy tutaj na czym pracujecie? Nie na Pan Tim prawi. No domyślam się. Na profesjonalnym L'Orealu. Głównie ma L'Oreal, ale ma L'Oreal. No dobra, to poczekajcie, może nie jeszcze. Musisz mieć posrzucane te włosy? Ale jakie? No. Muszę mieć. Co im się coś wiecie? Zobacz. W trójkąt się tak dolą głową. No widzę. Ładnie. No dobra, Kasia, już koniec.